A chuj, kurwa! Przestraszyłeś mnie troszkę, ale muszę się oswoić. Słuchaj, kiedy przestałeś nad sobą panować? Co się zaczęło właśnie w wieku 7 lat, tak? Mhm. Były jakieś tam ruchy głową, poruszanie głową, ruchy mimiczne, nosem, oczyma. Zaczęło się właśnie też od skurczu brzucha, prawda? Co znaczy skurcz brzucha? No, miałem takie mimowolne naprężenie mięśni brzucha. Jak mama mi trzymała rękę, no to porzucałem brzuchem, tak? Zmieniłem szkołę i zaczęły się już większe tiki, porzucanie ramionami i już takie bardziej widoczne. A krzyk? Krzyk się pojawił właśnie w momencie oczekiwania na wyniki egzaminów wstępnych do szkoły średniej. To pierwszy raz krzyknąłem i wtedy się przestraszyłem, co się dzieje. Bo ty się przestraszyłeś? Ja się sam siebie przestraszyłem. A. Próbowałeś zapanować nad tikami? Tak, nie wiem, no i próbowałem, ile jesteś w stanie wytrzymać? Ale to po 5-10 minutach muszę w drugi nas się wyrzucić, tak? Chuj, kur! Czy powiedział mi tak, że może kogoś opluć? Tak. Tobie się też to zdarza? Czy ty jesteś pod specjalnym nadzorem? Nie, też obrywam, z tym, że... No? No wycieram się i życie toczy się dalej, tak? Jak przekonywałeś się syna ani do siebie? Ja tylko powiedziałem, że jestem chory, że ta choroba, żeby się nie bał, prawda, że ja nie krzyczę na niego, tylko tak mam. A zdarzało ci się wcześniej, że ci się ciebie bały? A tak, bardzo często. Bo często jest tak, że na przykład jak siejemy przy stole i Krzyś na pewno czasami teraz to zrobił mnie, właśnie. Tak. Dokładnie jakby wiedział, że będziesz mówiła o pluć. No i Karol na przykład, no częściej się Karolowi przy stole obrywa niż mi. Więc Karol naturalnie się wyciera, tak? I sobie nawet żartuje, że to jest Krzysiowy deszcz. Okay. Powiedz mi, czy ty zżyłeś się ze swoim Tourette'em? Tak. Wiem, że ja i on to jedna osoba, jedność, tak?